Widzimy, że po tym kryzysie Barga rosyjskiego yy, polski eksport serów bardzo ładnie urósł, bo to jest około 1 trzeciej więcej 2015 do 2020. Natomiast też jak analizujemy sobie, jak, po jakich cenach te sery są sprzedawane versus nasi konkurenci, mówimy o, o, o państwach, które są też dużymi eksporterami serów, widzimy, że sprzedajemy relatywnie tanio. Albo nawet, boję się, że mogę powiedzieć, że bardzo tanio, jak patrzymy na, na, na cyfry. Co zrobić, żeby budować wartość, żebyśmy mogli konkurować z, 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 te, cenowo, cenowo, mówię pozytywnie, budowaniu wartości danej z takimi producentami jak Włosi czy Francuzi? Wiem, że pytanie jest ogromne, wiem, że tutaj historia i tak dalej, ale zostawiam Panu, jakby Pan na to znaczy, no, temat, temat jest trudny, żeby to zmienić, bo to, że mamy przekonanie, że, nie wiem, Włosi robią najlepsze makarony, a Francuzi nie wiem, wina, to takie, taki wizerunek się, się buduje dekadami, dekadami setkami, i, czy, no. latami i trudno to zmienić, chociaż to no, nie jest niemożliwe. No już teraz, no wiemy, że nie Wiem, że z Kalifornii są piękne wina, czy z, RTA, czy z ale, ale to, to na pewno wymaga czasu, produktu, który jest nie gorszy. Tu myślę, że akurat te, to, 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 to nie jest najtrudniejsze. No i takiej mozolnej, jak gdyby, pracy. To, to od, od strony, jak gdyby, skali tru, z trudności. Natomiast jeszcze. Jest jeden jak gdyby, problem, bardzo taki czysto biznesowy, polegający problem w ogóle w naszej branży. To znaczy mamy no, 30%, ja nawet, nawet ja sądzę, że jest więcej niż 30% nadwyżki produkcji polskiego mleka nad konsumpcją, bo jest jeszcze kwestia, kwestia importu. Nie da się tak dużych, bo tu mówimy o miliardach litrów w skali roku, nie da się tej nadwyżki wyeksportować w produktach niemasowych. Także my jesteśmy skazani tutaj na, na proszki, na, na, na sery, nazwy to podstawowe, takie non bo tyle produktu markowego się nie da. Nawet gdyby Włosi nam oddali cały rynek, nie, nie wiem, grana padano, czy, czy, czy permezana, to prawdopodobnie tak by było za mało, żeby, żeby to w, w takiej formie. Nam się trochę to udaje, bo rzeczywiście, czym znaczy mówię o, o spomleku, większość serów wysyłanych ra, za granicę są tak zwane no name które trafiają jako gatunkowe bardzo dobre albo do y, serów procesowych, albo są konfekcjonowane i, i sprzedawane nie, 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 nie jako polskie, czyli tutaj. No nie, nie chodzi za tym marka, ja powiem coś może, chlera, co może źle zabrzmieć, takiego niepopularnego. Żeby sprzedawać pod marką y, naszą sery za granicą z tej samej półki, na której, czy na tej samej półce, które sprzedają Francuzi czy Włosi, uwaga, to nie można się chwalić, że to jest Polski. No niestety, ja wiem, że to paskudnie brzmi, no ale, ta, ta, no, ale tak jest, bo to jest, pacjent, jest zderzenie to. z tym wizerunkiem, z tym, co myśli konsument, e, uzurpator. To niemożliwe przecież. I to nie ma nic wspólnego z jakością produktu. Bo jakoś postrzegana, jakość rzeczywista to są, to są i inne pojęcia. Także my sprzedajemy nawet dosyć sporo na, na rynku skandynawskim właśnie naszych skarbów Serowara. Tam oczywiście y, no jest producent, że, że to jest polski, ale my się tym y, nie, nie afiszujemy, nie, nie, afiszujemy, nie, nie, nie ep epatujemy tym. To jest y, lokalna nazwa. I sprzedajemy rzeczywiście po cenach i w kategoriach premium i pod naszą marką, a nie e, znaczy nie z pomlekowską, tą no, skarby seromara, umówmy się. Pocieszę pana nie tylko, nie tylko ta branża ma podobny kłopot. Y, y, polski AGD sprzedawane jest w Rosji pod niemieckimi nazwami, bo po prostu rynek tego oczekuje Taka i to jest konotacja, nie? I, i, i Tak jest to może to tak niepatriotycznie brzmi, no ale. Ale jakby z to rynkiem, robić. no Trzeba umieć sobie radzić z rynkiem. No, no czy w sensie na no, tak. Panie profesorze, jak ja, mówimy o tych innych geografiach, bo tutaj też chciałem spytać o wątek Europy Środkowo-Wschodniej. Popatrzymy, jak wzrosła sprzedaż, eksport, wartość eksportu serów na Ukrainę w ostatnim roku, to jest 126%. No, to jest ogromny przyrost i stary, Ukraina stała się po Czechach i Niemczech trzecim, największym rynkiem eksportowych. Mówię serów nietwarogowych, tylko tych umownie, nazwijmy to żółtych. Co się stało, że to się tak udało? No i pytanie teraz o te Europa Środkowo-Wschodnia, bo często jest taka teza, że tam jest nam łatwiej konkurować z racji tych nie tak twardych konotacji, właśnie jak, jak mamy na Europie Zachodniej. Jak pan postrzega tutaj szansę? No, mówię przede wszystkim pana biznesu, bo pan powiedział, że de facto to jest parę. Parę producentów w Polsce, którzy produkują naprawdę sery długo dojrzewające na tym rynku Europy Środkowo-Wschodniej. Jeżeli chodzi o Ukrainę i dane dotyczące Ukrainy, one nie uwzględniają jednej rzeczy. One nie uwzględniają zmian w handlu przygranicznym, które ja nie chcę nawet nazywać przemytem. No, no, powiedzmy, ale jest. Biznes mrówczy. Taki biznes mrówczy, o, i on całkiem, całkiem spore ilości, między innymi serów, tym kanałem szły. Ukraińcy chcą to troszeczkę ukrócić tak bez wielkiej determinacji, jak, jak, jak mi się wydaje. No, ale również tutaj e, sp sprawy związane z pandemią i tak dalej, i tak dalej. Także ja, e, nie mając tych danych o tym, nazwijmy to, przemycie, bo ich po prostu zwyczajnie nie ma. nie ma, ale część tego wzrostu, który się pojawia w statystykach, bym. E, nie, nie utożsamiał ze wzrostem konsumpcji polskich serów na Ukrainie. Tylko z substytucją prostu, tego. Tak, ze zmianą jak ta, gdyby, kanału, tutaj, kanału tego. Natomiast na Ukrainie, tak jak no nie wiem, no, w, w wielu krajach, zwłaszcza tych aspirujących, jest grupa konsumentów, która po prostu zwyczajnie ma pieniądze. Zwyczajnie jeździ po świecie. Zwyczajnie chce, może czasami się pokazać, ale mnie tutaj taki stobizm akurat nie, nie, nie razi. Nie, 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 to nawet nawet, nawet fajne że, zwłaszcza jeżeli y, idzie za tym y, jakaś wiedza, że on nie tylko, że on się po prostu zaczyna na tym znać, czy, czy chce chce coś, coś o tym wiedzieć. Dlatego ten, ten rynek ukraiński ze względu na, na bliskość. Ze względu na również to, że no, Polska jest postrzegana, to nie dotyczy zresztą tylko, tylko żywności, jako kraj jednak z tej Europy Zachodniej jakości, a w dobrym tego słowa znaczeniu, a z drugiej strony, jest jeszcze taki element, bo ja rozmawiałem do, dosyć często, że oni czasami uważają, że te produkty, jeszcze dalej, jak gdyby na zachód, one są. Jakby to powiedzieć, no nie tak naturalne, że trochę już takie prze, przekombinowane, że tak powiem. Czyli co, jakiś że jest rodzaj zaufania do tego. Tak, 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 nie że, nie że, nie że, nie że tamte już są jakby przekombinowane, nie do końca uczciwe, a do tego jeszcze na, na ich rynek inne czy gorsze niż, niż te, które na tamtym rynku. Niemcy, Holendrzy, chcąc stabilizować ceny na własnym wewnętrznym rynku. Nadwyżki, które się nie mieszczą w jakichś okresach, wyrzucają poza rynek właściwie po dowolnej cenie. Dlatego się czasami zastanawiamy, no jak to możliwe, kto tam dokłada. Przecież widzimy, że jest oferta poniżej kosztów surowca. No jak to możliwe? Wielu podejrzewa, zwłaszcza rolników, jak rozmawiał, no bo przecież na pewno rząd niemiecki po cichu czy holenderski do, do, subsydiuje ten eksport. To, to nie tak jest. To polega na tym, że jeżeli by próbowali tą, 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 tą nadwyżkę ulokować na swoim rynku, no nieuchronnie by to załamało e, ceny na rynku e, wewnętrznym, a i tak niewiele by dało. Bo jak będzie ser dwa razy tańszy, to niego dwa razy więcej nie zje. Także to, 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 to nie ma sensu. Dlatego rzeczywiście tutaj na, na, i na polskim rynku to się zdarza, ale i na ukraińskim jest bardzo, no taka powiedzmy konkurencyjna cenowo, delikatny tutaj będę, bo nie chcę używać słowa dumpingowa, bo, bo tutaj zresztą w obrocie tym wewnątrz unijnym to, 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 to nie ma tego pojęcia. Ale tutaj, e, no, to, to dla nas jest główny, główny konkurent, e, mogący z nami wygrywać ceną. Niekoniecznie dlatego, że nie produkują taniej, nawet na pewno nie dlatego, tylko że są w stanie zaoferować taniej. Natomiast, no, tylko jednym zdaniem, no mnie strasznie szkoda tego rynku rosyjskiego. To był wymarzony dla nas rynek z wielu względów. To, co wspomniałem, i bliskości, i wizerunku w ogóle Polski, i również takich kontaktów międzyludzkich z tamtymi ludźmi. No to to, to bardzo, bardzo szkoda, bo tam przecież właśnie tam właściwie sprzedawaliśmy sery pod naszymi markami. To, to, to nie szły no najmy. To były na nasze marki, które były bardzo mocno obecne Powiem Państwu, że nasz Radamer, nie wiem czy jeszcze jakiś ser, ale był podrabiany w Rosji. To jest dowód na to, że no nie podrabia się czegoś niemarkowego. Musimy zapomnieć, nawet gdyby teraz z jakichkolwiek cudownych powodów ten embargo się zakończyło, to, 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 to trzeba właściwie od nowa. Kilka lat nieobecności na rynku właściwie zmienia wszystko. Zresztą na innym poziomie w tej chwili jest produkcja w Rosji, także, ale to, to był idealny dla nas, dla nas rynek. Pod tymi względami, aspektami, o których Pan mówi. Jak sprzedawać markowo, jak sprzedawać drogo, jak sprzedawać z marżą, a nie tylko utylizować nadwyżki, bo to są inne zagadnienia. No niestety, nie, nie nad wszystkim mamy kontrolę i władzę. No, tak. Zmieniając temat, chcę zapytać o ekologię, ochronę środowiska. Według badań firmy Mintel w 2020 roku w Europie na 25% nowo wprowadzonych na rynek produktów, na, na, na co czwartym może tak, pojawiło się oznaczenie, że opakowanie jest przyjazne środowisku. To jest gigantyczny wzrost, bo 10 lat wcześniej było to raptem 9%, czyli, czyli, czyli ponad dwa razy mniej. Jak ważna ta tematyka jest dla e, spomleku i co Państwo konkretnie robią w, w tej kwestii, bo, bo jedna rzecz to jest, jak rozumiem, własne przekonanie, że trzeba dołożyć tą swoją cegiełkę do tych, do tych spraw, ale dwa jest też oczekiwanie konsumentów, zwłaszcza, zwłaszcza młodszych, którzy no, są inni i, i zwracają uwagę na inne rzeczy. Oczywiście jest to sprawa dla nas ważna, i z tych kilku powodów, które właściwie pan wymienił: oczekiwanie konsumenta, nasza świadomość, że to trzeba, jest jeszcze jeden, którego pan nie, nie wymienił to są nacisk ze strony sieci handlowych, które tutaj e, no, deklarują, no ja też mówię, że konsument, okej, okay, w porządku, no ale powiedzmy duża sieć handlowa e, deklaruje, że do któregoś roku czegoś tam nie będzie, albo tak. będzie produkty no, ale nie ale przecież mogą nie oni, nic. tylko my tak, musimy, musimy to zrobić. Natomiast uczciwie powiem, że w żywnościówce, a w leczarstwie na pewno, ale sądzę, że to dotyczy całej żywnościówce, żywnościówki, problem e, opakowań e, nie wiem, proekologicznych takie nazwy, nie jest łatwe. My w tej chwili, znaczy od kilku miesięcy, prowadzimy nawet duży taki projekt no w jakim, badawczy, ale taki badawczy nie w skali laboratoryjnej, migro, tylko w skali na, na normalnej e, linii produkcyjnej, właśnie w kierunku e, zastosowań folii, no, które albo łatwiej e, się recyklingują, albo wręcz są biodegradowalne i powiem Państwu, że bez sukcesów. No niestety jest to tak, znaczy to nie jest, że, że my nie umiemy. To jest kwestia, że na razie jeszcze e, producenci folii e, nie znaleźli takiego produktu, który byłby proekologiczny, e, nazwijmy, i jednocześnie wystarczająco dobrze chronił produkt. Bo to jest problem. Okej, okay, to się zapakować da, to wygląda tak samo. Tylko, że nie stanowi tak skutecznej ochrony, bo, bo jest za mała bariera. Jest kwestia ale to jest znowu, widzicie panowie, to jest kwestia mentalności, bez kwestia przydatności do spożycia. Bo te folie, które my w tej chwili testujemy, one chronią produkt, powiedzmy tak, do miesiąca. Ale yy, yy, handel nie, 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 nie chce takiego, bo mówi, że klient chce, żeby były co najmniej trzy miesiące. Tak na dobrą sprawę nie jest to racjonalne bo e, nikt nie trzyma w domu, tak sądzę, albo to są jakieś przypadki zupełne, ale generalnie w lodówce no, no nie wiem, trzy dni leży, pięć dni, no może ktoś robi raz, raz na tydzień. Na półce, jeżeli ma czekać ser na klienta miesiąc, to go zdelistują, bo to jest e, za mało. Także tak naprawdę od momentu wyjścia z fabryki, łańcuch logistyczny do, do konsumpcji, to miesiąc moim zdaniem absolutnie e, wystarczy. I to by się nadało, no ale ani konsumenci, bo też przebierają w sklepie, szukają coraz naj, najdalsze daty. To jest jeszcze kwestia temat jak gdyby tego komunikatu do, e, do producenta bo, do, do konsumenta, bo może ważniejsza jest data produkcji, bo co konsument e, jak gdyby, co sobie dopowiada, szukając i grzebiąc e, z jak najdalszą e, tą przydatnością no, szuka świeżości, to znaczy im on ma dłużej do końca, tym znaczy, że był później e, wyprodukowany. To, że ktoś oczekuje jak najdłuższego okresu przydatności i świeżości, jednocześnie. no, jak Proces myślowy nie zadziałał. No, tak, no, nie do końca to. to a ja to z kolei pasuje. się spotykam z, taką, z takim stwierdzeniem, że jak na opakowaniu jest y, 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 najlepsze do, to nie znaczy, że następnego dnia jest to już w ogóle nie do użytku, prawda? Oczywiście, a a tak. ludzie a tak, ludzie tak czasem podchodzą. Tak, taka jest logika. Tak. Oczywiście super, jeżeli to zjesz y, pojutrze ale naprawdę nic się nie stanie. Nawet to nie będzie jakoś tam na, na zauważanie gorsze, jeżeli jest, jest dyskusja na ten temat. No, I normy jak też są to, tak wyśrubowane to, w Unii Europejskiej, jak to, że jak to, to też... Jak, no. jak to naznakować? Jak to, jak to no, ta komunikacja z konsumentem jest strasznie ważna. Ja myślę, że teraz troszeczkę idzie to w taką ilość tych różnych informacji, które są obowiązkowe, że przynosi odwrotny skutek. Robi się szum informacyjny. Mnóstwo napisów, mnóstwo informacji, część z nich obowiązkowych, no, określone pole, gdzie można to tu umieścić, w związku z tym bez lupy nie podchodź. No. I to wtedy jest nie, niewiele to wynika dla, dla konsumenta. Nie jest w stanie właściwie tego. Także jest tutaj no, duża praca, myślę, dla legislatorów i nie tylko, bo przecież dla nas też musimy coś tutaj zaproponować. No.